Ksiądz Louis Vogel. Moje świadectwo. Od religijnego dogmatu do wiary biblijnej. List pierwszy. Szanowny księże proboszczu. Dzisiaj po prostu muszę do księdza napisać. Dawno już czułem taką potrzebę, ale żeby być zupełnie szczerym, rozczarowałem się co do księdza, a nawet byłem rozgoryczony. Postanowiłem, że nigdy do księdza nie napiszę. Dowiedziałem się jednak, że napisał ksiądz do naszego przewielebnego księdza biskupa długi list polecony z deklaracją wystąpienia z Kościoła katolickiego. Czy to się zgadza? A co właściwie napisał ksiądz w tym liście? Czy wolno wiedzieć? Czy wolno w ogóle wystąpić z naszego Kościoła, nie zapierając się Jezusa? Do takiego błędu nie byłby ksiądz przecież zdolny. Miłość do Jezusa zbyt jest zakorzeniona w sercu księdza, jak często mówił ksiądz nam o tym w sposób zdecydowany i z wewnętrznym przekonaniem. Nie wyobraża ksiądz sobie smutku, bólu i rozczarowania, w jakich odejście księdza pozostawiło nas, pańskich przyjaciół. Jak bardzo zasmucił ksiądz nas i swoich kochanych krewnych. Jakim szczęściem i błogosławieństwem jest bowiem dla katolickiej rodziny posiadanie krewnego księdza. A teraz to odstępstwo? Muszę powiedzieć otwarcie i po prostu. Taka hańba! Jesteśmy bezradni, nic już nie rozumiemy. Władze kościelne są dziwnie milczące i skryte. Dobrzy katolicy są bezgranicznie smutni. Źli wyśmiewają się z księdza i z nas. Nie chce ksiądz chyba utrzymywać, że kościół katolicki myli się i nie jest prawdziwym kościołem Chrystusa. Rzeczywiście, głosił ksiądz w niedzielę Ewangelię, zwłaszcza w ostatnich 2-3 latach, z taką mocą i w odrębnej, nowej, żywej formie. Jaką to było dla nas radością. Wiele rzeczy było dla nas zupełną nowością. Wszystko jednak miało ręce i nogi. Rozumieliśmy te kazania o wiele lepiej niż zwyczajnie. Moralizujące. Punktem centralnym była zawsze ofiara złożona przez Jezusa na krzyżu. Przypominam sobie dobrze, że mówił ksiądz zupełnie inaczej, bardziej zrozumiale o Marii i świętych. Po co więc było uciekać i opuszczać nas? Wszakże byliśmy z księdza zadowoleni, zupełnie szczęśliwi. Ksiądz szedł tak, jak mówił, drogą biblijnej prawdy. To właśnie nam się podobało. Dlaczego więc ksiądz uciekł? Czy jego przewielebność biskup R. nie powiedział podczas oficjalnej wizyty, że jest ksiądz ogromnie lubiany przez całą ludność i że ma pełne zaufanie rady parafialnej, rady kościelnej? I potem ten zupełnie niezrozumiały wybryk? Czy pragnął ksiądz mieć większą parafię? Nie możemy uwierzyć, by miał ksiądz takie roszczenia, takie wygórowane żądania. Cóż wobec tego wypędziło księdza od nas? Zaczynaliśmy już rozumieć Pismo Święte, a ksiądz zamiast wprowadzić nas w całe Pismo, nagle rzuca się? No proszę wybaczyć, do ucieczki? Tak, ucieczki do badaczy Pisma Świętego? Tak się tu powszechnie mówi. Jest ksiądz apostatą, renegatem i odszczepieńcem. A teraz niech ksiądz odpowie. Czy to ksiądz się popsuł? Czy też my jesteśmy dla księdza nie dość dobrzy? Zbyt prości, nieinteresujący? Czy też w końcu miałaby nasza święta nauka potwierdzona przez doktorów Kościoła miałaby okazać się złą, oszukańczą nauką? A pańska nauka, nauka badaczy Pisma Świętego, nauką dobrą? Niech ksiądz, szanowny księże proboszczu, nie weźmie za złe tych ostrych sformułowań. Nasze serca są tak zranione. Dziś jeszcze sympatie nasze są po księdza stronie, ale nie rozumiemy nic a nic. W imieniu wielu parafian proszę o wyjaśnienie. Wiele modlimy się za księdza. Pozdrawiamy księdza. Kochany księże proboszczu, serdecznie, w imieniu wielu zasmuconych przyjaciół, oddany dr M. Pierwsza odpowiedź. Kochany panie doktorze M., jakże ucieszył mnie pański list. Wielką rzeczą jest, że w ogóle go otrzymałem. Znam pańską szczerość, dlatego cieszę się bardzo, że dzięki pana pytaniom mogę udzielić panu, kochany panie doktorze, bliższych wyjaśnień na temat mojego wystąpienia z Kościoła katolickiego. Nie mogłem napisać pierwszy. Pan i wszyscy inni odczytalibyście to jako prozelityzm. Chętnie odpowiem na pana liczne pytania. Miał pan rację, pisząc prosto z mostu i nie ukrywając swego rozczarowania i zmartwienia. Miłości zresztą też nie udało się panu ukryć. Leżała na samym dnie między wierszami, kochany panie doktorze. Aby mógł pan wejrzeć w mnóstwo zdarzeń, wypadków, powodów i spraw dziejących się w tle, które doprowadziły w końcu do mego wystąpienia, dam panu do wglądu jako główny dokument kopię mojego pisma deklarującego wystąpienie, a skierowanego do Monsignora R., biskupa diecezji strasburskiej. Dołączam ją do listu do dokładnego przestudiowania.
Może pan tę kopię zatrzymać oraz dać ją do przeczytania zainteresowanym przyjaciołom. Oryginał jest w języku francuskim. Kopia jest dobrym tłumaczeniem na niemiecki, aby wszyscy przyjaciele mogli zapoznać się z tym ważnym pismem. W dokumencie tym odpowiada się przede wszystkim na pytanie, czy ksiądz może wystąpić z kościoła katolickiego. Stoi pan przed faktem dokonanym, bo inaczej nie byłbym apostatą, renegatem i odszczepieńcem, jak raczą mnie nazywać organa kościelne. W ten sposób ukazują ludowi za jednym zamachem, jaki jestem zły. Wszak odszczepieniec to biblijny demon. Z całego serca i z własnej nieprzymuszonej woli uznałem wtedy przez przyjęcie kapłaństwa, że Kościół katolicki jest jedynym prawdziwym kościołem. Byłem mu też wierny, dopóki nie dostrzegłem swojej pomyłki. Dopóki dzięki Biblii nie ujrzałem, że główną rzeczą w nim są sakramenty, a nie Jezus. Dopóki. Więc w głębi serca uważałem Kościół katolicki za prawdziwy. Był on dla mnie autorytetem i nigdy nie mógłbym i nie chciałbym z niego wystąpić. Kiedy jednak zobaczyłem, że jest głęboko pogrążony w błędzie i innych za sobą tym samym pociąga, choć nieświadomie i niechcący, to ten tak drogi mi niegdyś Kościół nie miał już nic do powiedzenia mojemu sumieniu i nie mogłem już od niego przyjąć żadnego rozkazu. Nie mogłem być posłuszny żadnemu nakazowi ani zakazowi. Moje wystąpienie było więc tylko drobiazgiem zewnętrznej natury, skoro oderwałem się od niego wewnętrznie pod wpływem Biblii i Ducha Bożego. Oderwanie to nie przyszło mi łatwo. Cały proces trwał 7 lat, podczas których rozpaczliwie szukałem, badałem i walczyłem, prosząc o radę kilku kolegów i przełożonych. Żaden z nich jednak nie chciał i nie mógł odpowiedzieć mi lub udzielić mi wyjaśnień za pomocą Słowa Bożego. Wszyscy bezpośrednio lub pośrednio sięgali do dogmatów, nakazów Kościoła, do dobrze zamaskowanej pogróżki ekskomuniki, klątwy kościelnej i związanej z tym hańby, jaka była udziałem moim i moich krewnych. 7 lat rozpaczy, ale również 7 lat wewnętrznego błogosławieństwa, wewnętrznego bogacenia się przez Słowo Boże, uwolnienia się od wszelkich ludzkich religijnych dogmatów, zarządzeń, przepisów. Najwymowniejszym świadectwem tego szukania i znajdowania jest powstała w tych latach broszurka Plan Stworzenia i Zbawienia, która dziś nosi tytuł Powrót do Biblii. Często czytałem Biblię przez 7 do 10 godzin dziennie i nie tak jak czyta się powieści. Nie czytałem z piórem w ręku. Było to żarliwe studium połączone z modlitwą i błaganiem Zbawiciela, by pozwolił mi zrozumieć swoje słowo. W ten sposób moje wystąpienie z kościoła przybierało coraz konkretniejszy kształt, ku memu własnemu zdumieniu. Dobrze rozumiem, drogi panie doktorze, to co pisze mi pan o rozczarowaniu przeżywanym przez moich krewnych i przyjaciół. Jeżeli coś mogłoby mnie powstrzymać od wystąpienia, to tylko ból i rozczarowanie, które z konieczności musiałem sprawić tym moim drogim. Jeden z kochanych krewnych, któremu winien jestem wdzięczność, powiedział: nie przekroczysz więcej mego progu. Przynosisz nam straszny wstyd. W średniowieczu zamknięto by cię po prostu w klasztorze. Tak, a nawet by mnie tam pochowano. Powinieneś pozostać wierny swojej religii i tak dalej. Odpowiedziałem mu spokojnie: dawniej, drogi kuzynie, nie wierzył pan w nic. Śmiał się pan w kółak z kościoła katolickiego. Pogardzał pan w głębi serca wszystkimi księżmi. A dziś robi pan to samo. A teraz jest pan tak bardzo katolicki, bo chodzi o honor rodziny. Jednakże wstydzić się należy nie tego, że ja dziś odchodzę od błędów i wracam do prawdy. Wstydzić się można za tych, którzy w pierwszych chrześcijańskich stuleciach odeszli od wiary biblijnej, zaczęli wymyślać sakramenty, odebrali światu Jezusa i Biblię. Prawdziwa hańba okrywa tych, którzy dziś pozostają na usługach tej błędnej nauki z powodu chorobliwej ambicji, chciwości, żądzy władzy. Wolą uprawiać politykę niż czytać Biblię. 3 miesiące później ten miły kuzyn napisał mi: w porządku, mój drogi, chciałem cię tylko wypróbować, inaczej zginąłbyś. Gdybym mógł ci kiedyś pomóc finansowo albo polecając cię komuś, to po prostu mi powiedz, dobrze? Widzi pan więc, drogi panie doktorze, to rozczarowanie? Ludzie boją się oszczerstw, jakie kościół nauczający rzuca na takich apostatów. Pewien szczery kolega, którego powiadomiłem wtedy o swoich zamiarach, powiedział mi nieśmiało: w diecezji wyleją na ciebie cały kubeł pomyj i oszczerstw i zginiesz nędznie. No w rzeczywistości nie było dotychczas tak źle, jak można by przypuszczać. Zawdzięczam to oprócz Bogu
postawie Monsignora R., którego korespondencją ze mną apostatą zapoznam pana później. Jest on człowiekiem honoru, pochodzi, co ciekawe, z czysto protestanckiej rodziny, czci Biblię i niewątpliwie zrozumiał mnie lepiej, niż wolno mu było powiedzieć. Tak stamtąd doznałem niewidzialnej ochrony, za którą dziś jeszcze jestem wdzięczny. Gdybym żył we Włoszech lub w Hiszpanii, to oprócz tego, że byłbym wygnany, obłożony klątwą, zniesławiony i wyklęty, groziłoby mi niebezpieczeństwo utraty życia. Mimo iż nie żyjemy już w średniowieczu, kiedy to Kościół miał w swoim ręku polityczną władzę nawet nad książętami, królami i cesarzami. Z biblijnego punktu widzenia nie jestem więc żadnym apostatą, renegatem, demonem, ale jestem tym, który szczęśliwie uciekł, wydostał się z otchłani odszczepieństwa, satanizmu, odstępstwa. Wspomina pan jeszcze, drogi panie doktorze, o doktorach Kościoła. Z tego, co napisano powyżej, może pan zobaczyć, kim oni są. Są założycielami ziemsko-religijnych dogmatów Kościoła katolickiego. Oni to właśnie wtłoczyli błędy, które zaistniały już za czasów Pawła, filozoficzne prawidła i formuły i w ten sposób dali początek teologii, będącej często bardziej oczernianiem Boga i bluźnierstwem przeciwko prawdzie niż nauką Bożą. W rzeczywistości ci religijni panowie, będąc doktorami Kościoła, wpędzają Kościół w chorobę. Kilku z nich, wychodząc z wiary biblijnej, chciało się jej trzymać i na przykład nauczali o porwaniu wierzących zgodnie z Pismem, o pochwyceniu. Zostali oni wykluczeni z kanonu doktorów Kościoła i ekskomunikowani. Władzę w ręku zatrzymali ci inni katolicy nauczyciele. W ten sposób powstał urząd papieża, papiestwo, dogmaty, ceremoniały, kościelne nakazy i sakramenty, których w średniowieczu było około 30. Później zrobiono z tego 7 sakramentów plus x sakramentali. Prości ludzie muszą przy tym wierzyć, że tak było zawsze. Przez tych teologicznych filozofów, filozoficznych teologów, mamy nieomylność papieża, wniebowzięcie Marii, dogmat o jedynozbawczości Kościoła, teorię czyśćca i tak dalej. Muszę jednak na tym poprzestać, bo za wiele tego dobrego naraz. Zawsze należy najpierw przetrawić, zanim zacznie się jeść na nowo. Dziękuję panu serdecznie za sympatię i zrozumienie dźwięczące w pańskim liście. Proszę uważnie przeczytać mój list z zapowiedzią wystąpienia skierowany do Monsignora R. Proszę napisać mi, czego pan nie zrozumiał, albo z czym nie może się pan zgodzić. Ale chwileczkę. Jeszcze słowo na temat badaczy Pisma Świętego. Pan i kilku moich dawnych przyjaciół twierdzicie, że przeszedłem do badaczy Pisma Świętego. Niech Bóg broni, tak nie jest. Badacze Pisma Świętego są, podobnie jak sabatyści, wyznawcy Kościoła Nowoapostolskiego i inni, sektą. I należy ich unikać, bo wszystko przekręcają. Nie poszedłem do nich i nie mam z nimi nic wspólnego. Wręcz przeciwnie, zwalczam ich nawet w moich publikacjach. Moim zajęciem jest pilne studiowanie Biblii tak, by opierać się wyłącznie na prawdzie biblijnej. Rozumiem jednak dobrze pana i moich ubolewających przyjaciół. Oprócz protestanckiego kościoła państwowego znacie w Alzacji wyłącznie sabatystów, którzy co niedziela bombardują was swoimi publikacjami i badaczy Pisma Świętego, którzy obscenicznymi obrazkami i filmami lżą katolicką hierarchię, co jest niesłuszne. Nie, ja do tego nie należę. Nie zwalczam również ludzi, którzy tam i ówdzie związani są z religią. Zwalczam błędy, fałszywą naukę, która podkopuje prawdę zawartą w Piśmie Świętym. Zmusza mnie do tego miłość do prawdy, pragnienie ratowania ludzkich dusz. Podążam za tą prawdą, za Jezusem ukrzyżowanym. Żałuję każdego człowieka, którego jakakolwiek religia wodzi na pasku. Cieszę się wraz z każdym, kto na podstawie ofiary złożonej przez Jezusa na krzyżu zdołał uratować swoją duszę. Kto w oparciu o Pismo Święte posiadł prawdę zawartą w Biblii i dzięki temu ma coś na godzinę śmierci i na wejście do wieczności. Nasz umiłowany Pan i Zbawiciel nigdy nie zawodzi. Nie zawodzi też w godzinie śmierci. Zawodzą natomiast księża i kościoły ze swoimi sakramentami. Pozdrawiając pana, drogi przyjacielu, z całego serca, pragnę tylko, by czytając ten list nie tracił pan równowagi i nie oburzał się. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Jana 8,36. Przez pociechę z pism. Rzymian 15,4. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo? Jana 7,38. Bardzo panu oddany, Louis Vogel. PS.
W załączeniu kopia mojego listu do biskupa R z zawiadomieniem o wystąpieniu. Jest to tłumaczenie na niemiecki, oryginał francuski znajdzie pan w broszurze Du dogme catholique à la foi biblique. Ściśle poufne. La Ferrière. Jura Berneńska. 13 maja 1929. Jego przewielebność ksiądz R. Biskup diecezji. Najczcigodniejszy panie. Udzielony mi łaskawie przez Waszą Ekscelencję urlop zdrowotny pragnę wykorzystać na zapoznanie Waszej Ekscelencji ze sprawą do głębi poruszającą moją duszę. Już w młodości, a zwłaszcza odkąd objąłem urząd kapłański, szczególną wagę przykładałem do korzystania z Pisma Świętego. Jako ksiądz korzystałem z niego, gdy tylko to było możliwe, w moich kazaniach. W miarę upływu czasu zgłębiałem coraz gruntowniej sens i ducha tego niebiańskiego pokarmu. Kiedy zachorowałem w 1918 roku musiałem poddać się operacji szczęki. Wasza Ekscelencja przeniósł mnie w 1922 do lżejszej pracy w innej parafii. Tam przez 7 lat mogłem jeszcze bardziej zagłębić się w studiowanie Słowa Bożego. Im dłużej jednak słuchałem Pana mówiącego do mnie przez swoje słowo, tym bardziej ludzkie, niedoskonałe i nielogiczne jawiły mi się prawdy Kościoła katolickiego. Wątpliwości z lat wczesnej młodości dopadły mnie ze wzmożoną siłą. Bezpośrednia odpowiedź na moje wątpliwości i pytania najoczywiściej znajduje się w Piśmie. Biblia nie mówi, że Kościół jest pośrednikiem, ale że jeden jest pośrednik, osobisty Bóg swoich dzieci. Nie mówi, że to aktywność ma wyjednać życie i niebo, ale obowiązek pełnienia uczynków z wdzięczności wobec Najwyższego i wobec Chrystusa, który dokonał wszystkiego jedną, jedyną ofiarą złożoną na Golgocie. Zamiast nakazów wiary katolickiej, wierz mocno i niezachwianie w to, czego uczy Kościół, Biblia uczy, ufaj wyłącznie i całkowicie Panu Jezusowi, ukrzyżowanemu, umarłemu, zmartwychwstałemu, który wstąpił na niebiosa, siedzi tam po prawicy Ojca, gotowy do ponownego przyjścia na ziemię. Ponieważ jednak bałem się Boga i nie chciałem Go zranić swoimi wątpliwościami, które zabronione były mojemu wychowanemu przez Kościół sumieniu, latami staczałem niezliczone walki duchowe, które zniechęciły mnie całkowicie i odebrały mi zdrowie. Od czasu do czasu z konieczności szukałem pomocy tam, gdzie miałem nadzieję ją znaleźć, w konfesjonale, a później również u kolegów. Niestety napotkałem przy tym dusze, które albo cierpiały z powodu takich samych wątpliwości, albo wyśmiewały się i robiły uniki, odpowiadając na moje pytania w ten sposób. Robię to, co mi każą, o resztę się nie kłopoczę, po prostu wierzę w to, co mówi Kościół. A więc w co? W co każą wierzyć? Spotykałem też takich, którzy dawali mi do zrozumienia, że to z mojej strony tylko duchowa zarozumiałość, że chcę wiedzieć lepiej niż inni. Jeden, jedyny kolega podszedł do mnie z miłością i naprawdę poważnie. Jednakże proponując mi jako lekturę dogmatykę Schela, katolickiego księdza i ekskomunikowanego profesora, który w swojej książce zaprzeczał nawet istnieniu piekła, pogłębił tylko moje wątpliwości zamiast dostarczenia dowodu na prawdy głoszone przez Kościół katolicki. W końcu zwróciłem się do należącego do hierarchii znawcy Pisma Świętego. Obecnie członka Wysokiej Kapituły. Powiedziałem sobie, temu panu z pewnością nie brak jest inteligencji, wykształcenia czy dobrej woli. Niestety jednak brakowało mu mądrości. Było to 3 lata temu, gdy oznajmił mi na placu katedralnym: Panie Vogel, jeżeli dowodów na ważność sakramentu chrztu wodą albo sakramentów w ogóle szuka pan w piśmie, to jest pan na zupełnie fałszywym tropie. Faktycznie nie możemy na podstawie pisma udowodnić ani jednego sakramentu. Rzecz ma się następująco. Kościół katolicki i tylko on ma Ducha Świętego i daje go komu zechce. Tylko zatem on jeden może określać zasady wiary i ustanawiać metody uświęcania sakramenty. Gdyby więc ustanowił 10 sakramentów, to byłoby ich 10. Postanowił jednak, że cała pełnia Bożej łaski będzie nam udostępniona przez 7 kanałów. Kapłan i lewita przeszli mimo i zostawili mnie na poły umarłego na ziemi. Po tym smutnym doświadczeniu pozostało mi już tylko zdobyć się na jeszcze jeden wysiłek. Postanowiłem poszukać pomocy u zakonników, u których miałem mocną nadzieję znaleźć lepiej pielęgnowane i głębiej rozwinięte życie duchowe. Obecny urlop wykorzystałem więc nie tylko na podreperowanie zdrowia, ale również na odwiedzenie mojego dawnego spowiednika, któremu nie wolno było nawet odpowiadać na moje listy, a przede wszystkim innego ojca, bardzo znanego i ogólnie poważanego zakonnika. Temu ostatniemu dokładnie wyjaśniłem, co na podstawie pisma myślę i czuję, przy czym dodałem, że jako kryterium prawdy przyjmuję nawet tradycję, o ile nie jest sprzeczna z prawdą biblijną.
Przedstawiłem mu na piśmie wszystkie moje wątpliwości, udowadniając jedyną prawdę Słowa Bożego przez przeciwstawianie nauce Kościoła licznych miejsc w Piśmie Świętym. W piątek 3 maja 1929 ten skądinąd naprawdę miły ojciec oświadczył mi jasno i otwarcie: żałuję bardzo, ale nie mogę udzielić panu żadnych wyjaśnień. Mam dla pana wielki szacunek i żałuję, że w tym stanie ducha nie może pan sprawować nadal urzędu kapłańskiego. Nikt jednak nie będzie mógł panu pomóc. Niech pan pójdzie na teologiczny kurs na uniwersytecie. A więc znowu polecenie. Wierz w to, co nakazuje Kościół. To jednak znałem już wystarczająco dobrze. Jakie to smutne słyszeć kazania ludzi, którzy naukę zastępują stworzonymi przez ludzi dogmatami, prawami kościelnymi i niemożliwymi do sformułowania przykazami. Stanowi to dowód, że te dogmaty i kościelne zarządzenia w 3/4 wymyślone są przez ludzi i Kościół, a nie dane przez Chrystusa. Tym samym zagadnienie to jest ostatecznie załatwione. W oparciu o to, co nakazuje mi moje sumienie, poczuwam się do obowiązku oświadczyć Waszej Ekscelencji, że nie mogę dłużej być członkiem Kościoła katolickiego. Występuję nie po to, by wstąpić do kościoła protestanckiego albo do jakiejś sekty, ale po to, by żyć wyłącznie zgodnie ze Słowem Bożym, z Testamentem Chrystusa, jak w objawieniu Jana 22:18. W bojaźni Bożej, szukając codziennie Jego oblicza, myślą, słowem i uczynkiem chcę Mu podziękować za ofiarę przebłagalną, którą za nas wszystkich złożył w Jezusie, swoim umiłowanym Synu. Tym silny chcę unikać wszelkiego grzechu, chcę wyglądać ponownego przyjścia Pana i całkowicie ufać Jemu, który sam jest tylko prawdziwym Słowem Bożym, wielkim Samarytaninem. On nie przejdzie mimo mnie. Jeżeli czyniąc ten krok zrezygnuję z mojej rocznej pensji w wysokości 15 do 17 tysięcy franków szwajcarskich oraz emerytury, to Wasza Ekscelencja w swojej bezstronności uzna, że chodzi tu z mojej strony o absolutne przekonanie, pozwalające mi pokładać całkowitą ufność w Ojcu i Panu, który żywi swoje dzieci, a nie w moich własnych siłach lub innych ludziach. Chcę jak Paweł pracować własnymi rękami i jako człowiek prywatny żyć prosto i skromnie, trwając w modlitwie. Jestem jak najdalszy od tego, by oskarżać niektórych moich byłych kolegów o brak wychowania, miłości bliźniego czy przerażający brak zainteresowania Słowem Bożym i prawdą biblijną. Nie chcę im też zarzucać przesadnej namiętności do polityki, której oddają się zamiast modlić się w duchu. Jest to w dodatku polityka zgubna, która wprost przeciwstawia się prawdzie biblijnej. Ta bowiem nie ma względu na osobę i osądza ludzi nie według ich narodowości, ale według ich wiary i tego, czy żyją w bojaźni Bożej. Przeciwnie, ja ich żałuję. Jednakże nie obcuję z nimi, zachowując najlepsze wspomnienia o tej wielkiej rzeszy prawowiernych, którzy szczerze szukają dobra, kochają Boga i żyją zgodnie ze swoim przekonaniem. Niestety jednak nie są ukształtowani przez Testament Chrystusa, ale raczej przekształceni przez Kościół, który sam runął z piedestału prawdy biblijnej. Z niewypowiedzianym smutkiem myślę o moich licznych przyjaciołach i znajomych, o wszystkich duszach, które miłuję. Bóg mi świadkiem, że codziennie spełniam mój obowiązek wobec nich. Będę się za nich modlił również w przyszłości, nawet wtedy, gdyby zaczęli źle o mnie myśleć, zniesławiać mnie i mną pogardzać. Myśl ta leży straszliwym brzemieniem na mojej duszy. Oby Pan dopomógł mi unieść ten ciężar w milczeniu i oby wysłuchał moich próśb za nimi. Rodzinę zawiadomię na razie tylko o tym, że usuwam się do Szwajcarii. Innym ludziom nie muszę dawać żadnych wyjaśnień. W mojej parafii, którą dziś oddaję z powrotem do rąk Waszej Ekscelencji, do ostatniej minuty, choć często z ciężkim sercem, wypełniałem swoje obowiązki. Pozostaje mi jeszcze obowiązek będący zarazem pociechą podziękowania z głębi serca Waszej Ekscelencji. Dziękuję za stale mi okazywaną dobroć i życzliwość. Doznałem od Pana tylko dobra. Oczywiście powyższym wyjaśnieniem, które było wszakże moim obowiązkiem, w żadnym wypadku nie chciałem obrazić Waszej Ekscelencji ani nikogo innego. Wprost przeciwnie. Można przecież w głębi duszy nie pochwalać jakiejś nauki, a nawet ją całkowicie odrzucać, a mimo to kochać i poważać tego, kto ją głosi, o ile czyni to z pełnym przekonaniem. Pan bowiem zważa na zamysł serca. Niech Pan błogosławi Waszą Ekscelencję i da łaskę udzielania i wyjaśniania żywego Słowa Bożego wszystkim dzieciom Waszej Ekscelencji, wszystkim, ale to wszystkim, we wszystkich parafiach, a zwłaszcza łaskę zaszczepienia tego Słowa w sercach kapłanów. Jeśli Biblia rzeczywiście inspirowana jest Duchem Bożym, a któż mógłby mieć co do tego najmniejszą wątpliwość, proszę się pospieszyć z przekazywaniem tej Bożej mocy tym wszystkim, którzy tego łakną i szukają tego życia, tej drogi, tej jedynej i niepodzielnej prawdy.
Z całego serca gotów jestem odpowiedzieć Waszej Ekscelencji na wszystkie pytania i udzielić wszelkich wyjaśnień, jakich Wasza Ekscelencja będzie sobie życzył. Podaję poniżej swój dokładny adres, aby Wasza Ekscelencja mógł obserwować moje poczynania i stwierdzić, czy rzeczywiście żyję zgodnie z prawdą, o której pisałem powyżej, czy też szukam wolności wśród dzieci tego świata. Proszę przyjąć, najczcigodniejszy Panie, wyrazy mojego najgłębszego szacunku i zapewnienie mojego wdzięcznego oddania. Niech Pan błogosławi Waszą Ekscelencję. Louis Vogel. Załączam odpowiedź biskupa R. na mój list informujący go o wystąpieniu z kościoła. List pisany jest własnoręcznie na 4 stronach. List pełen życzliwości i miłości. Głównie jego myśli przesyłam Panu w tłumaczeniu na niemiecki. Diecezja strasburska. Strasburg, 30 czerwca 1929 roku. Drogi przyjacielu, list pański poruszył mnie głęboko. Chciałem odpowiedzieć odwrotną pocztą i chętnie porozmawiałbym z Panem dłużej. Niestety od 2 miesięcy zaabsorbowany jestem całkowicie swoją pracą. A zresztą odpowiedzenie na wszelkie pytania w krótkim 4-stronicowym liście jest rzeczą niemożliwą. Mogę się tylko modlić za Pana duszę i Pańskie dążenia. Robiłem to i robić będę z całego serca przez wszystkie dni mojego życia. Oby opatrzność Boża oświeciła Pana i dała zrozumienie Pisma Świętego. Jeżeli chce Pan przyjąć ode mnie jeszcze jedną radę, a jest ona moją ostatnią radą, niech Pan się modli z otwartym sercem w absolutnej pokorze, pragnąc serdecznie przyjąć prawdę, nic tylko prawdę, całą prawdę. Niech Pan się modli uparcie, bezustannie, tak jak tego żąda Pan Jezus. Jest niemożliwe, by nie został Pan wtedy wysłuchany. Mówi Pan, że studiowanie Pisma Świętego skłoniło Pana do odwrócenia się od Kościoła. Jestem najdalszy od tego, by wątpić w Pańskie słowa. Nie mogę jednak powstrzymywać się od stwierdzenia, że właśnie studiowanie Pisma, co czynią przez całe życie ludzie o najwyższej inteligencji, uszczęśliwia mnie z każdym dniem bardziej, że jestem katolikiem, dzieckiem Świętego Kościoła. Ten, kto tu do Pana mówi, przeżywał niezapomnianą radość, wykładając przez 14 lat dogmatykę jako profesor teologii. Wtedy dopiero studiowałem zagadnienia pochodzenia Biblii i naszej wiary. Nigdy też nie czułem się bardziej i coraz bardziej zabezpieczony przed wszelkimi wątpliwościami i bardziej pewny, że posiadam pełną prawdę. Widzi Pan, ja się nie mylę. Teolodzy, wszyscy teolodzy nie mylą się od 20 stuleci. A że nie chce Pan należeć do żadnej innej chrześcijańskiej wspólnoty, więc tym samym uważa Pan się za jedynego człowieka na świecie, który doszedł do prawdy. Niechże Pan się zastanowi, niech Pan sam osądzi. Ja nie chcę tego robić, ja będę się tylko za Pana modlił, robię to codziennie, modlę się, aby Pan w światłości swojej nagrodził Pana za wszystko, czego dokonał Pan od czasu otrzymania kapłaństwa, czego dokonał Pan dla dusz, dla Jego Kościoła i dla Niego samego. Oby Maria, dobra Matka Niebios, doprowadziła Pana do Jezusa na wieki wieczne. Jestem zawsze do Pana dyspozycji, jak ojciec, który oczekuje swego umiłowanego syna. Niech Pan, drogi przyjacielu, pewny będzie mojego szczerego szacunku wobec niezmiennie zajmowanego przez Pana urzędu kapłana, jak również mojej czułej, serdecznej miłości w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Charles R., biskup Strasburga. Widzi Pan, Panie doktorze, jak szlachetna miłość przemawia z tego listu? Gdyby cokolwiek mogło mnie przywrócić Kościołowi katolickiemu, byłyby to 3 rzeczy. Płaczący krewni, przyjaciele i dzieci, członkowie parafii. Delikatne zrozumienie ze strony biskupa i niektórych kolegów oraz negatywnie zimny, ciasny brak zainteresowań wielu tzw. protestantów. Często nazywają siebie protestantami, a rzadko są nimi naprawdę.
Często protestują przeciwko prawdzie, ale z otwartymi ramionami przyjmują nie jeden błąd. Zamiast pójść w duchu dalej w kierunku zapoczątkowanym przez Lutra, Zwingliego i Kalwina, zamiast postawić na świeczniku Pismo Święte, idą często wstecz, znowu pogrążając się w aktywnej uczynkowości. Gdyby znakomici reformatorzy powrócili, to w jakim stanie znaleźliby rozpoczęte w duchu dzieło? Czy w ogóle mieliby coś do powiedzenia? Bez skrupułów powiedziano by, że są skostniali. Tak więc, panie doktorze, musi pan uczyć się na nowo. Nie jest ważne, czy ten lub inny kościół jest z nas zadowolony, czy nie. Ważna jest biblijna prawda. Ważne jest, czy ukrzyżowany i uwielbiony Zbawiciel zgadza się z tym, co robimy. I czy jest z nas zadowolony. To jedno liczy się i jest ważne. Liczy się tylko Biblia. Tylko ona zawiera Słowo Boże skierowane do nas ludzi. Panie, do kogo pójdziemy? Jana 6:68. Podpisano Louis Vogel.